Hej, postanowiłem zorganizować dla Was konkurs, w którym do wygrania będzie w sumie 8 egzemplarzy gier przygodowych i jeden egzemplarz książki Agaty Christie. Laureatami zostaną 3 osoby, dlatego nagrody podzielę na 3 zestawy składające się bądź z samych gier, bądź ostatni zestaw z 2 gier i jednej książki. A oto krótka prezentacja tego, co można wygrać. Stroke of Fate, operacja Valkyria, gra w realiach wojennych, w których trzeba będzie obalić tyranię nazistowskiej władzy. Tytuł bardzo intrygujący. Przyznam szczerze, że jeszcze w niego nie grałem, aczkolwiek pewnie niedługo nadrobię zaległości. Chronicles of Mystery Drzewo Życia, druga część serii stworzonej przez polskie studio City Interactive. 2 egzemplarze The Night of the Rabbit. Jest to bardzo przyjemna przygodówka ze świetną oprawą audiowizualną, przebogatym światem, interesującymi zagadkami. No i jest to tytuł, w który mogą z powodzeniem grać zarówno osoby młodsze, jak i dorośli. No i myślę, że wszyscy będą mieć świetną zabawę. Naprawdę bardzo dobra gra, polecam. The Dark Eye Memoria. Druga część serii The Dark Eye. Jeszcze lepsza niż poprzedniczka, także cenię ją nawet wyżej niż The Night of the Rabbit. Po prostu jest to jeden z moich ulubionych przygodowych tytułów, przy którym świetnie się bawiłem. Ma bardzo ciekawe zagadki, no i też dużo fajnego humoru, przebogaty świat i klimat zarówno taki humorystyczny, jak i momentami cięższy. Naprawdę niczego mi do szczęścia więcej nie potrzeba, kiedy pragnę się zrelaksować przy przygodówce. 1953 KGB Unleashed, mroczna, intrygująca przygodówka z ciężkim klimatem i ciekawymi zagadkami. Mam dla Was także 2 egzemplarze gry Keepsake, z tym, że tutaj małe zastrzeżenie. Nie są one zapakowane w pudła, natomiast dostałem je bezpośrednio od dystrybutora, który urządza wyprzedaż. No i tylko w takiej formie pozostałe, czyli oryginalne płyty w kopertach plus instrukcja. A sama gra jest naprawdę warta uwagi ze względu na przebogaty świat zbliżony klimatem do Harry'ego Pottera, bo tu też mamy Akademię Magii, w której odwiedzamy mnóstwo sal lekcyjnych. No i świat został wykreowany z wielką pomysłowością, wyobraźnią przez autorów. Trudno mi to opisać słowami. Jeśli macie ochotę zobaczyć, sprawdzić, o co mi chodzi, zajrzyjcie do mojego let's playa, bądź sprawdźcie może jakieś screeny w internecie. W każdym razie gra też ma bardzo trudne zagadki, świetny klimat i naprawdę polecam w nią zagrać. Warto. No i na koniec, żeby w każdym zestawie były po 3 rzeczy do wygrania. Tajemnica 7 zegarów Agaty Christie. Wiadomo, jak pisze Agata Christie, nie da się oderwać od lektury. Zaczyna się czytać rano, kończy się czytać wieczorem, bądź najpóźniej dnia następnego. Także po prostu jest to mistrzyni kryminału. Pisze w prosty sposób, ale jakże wciągający. No i bardzo, bardzo, bardzo lubię tę autorkę. Polecam Wam jej książki. No i jeszcze mały dodatek. Być może, nie obiecuję tego, ale być może dodam do każdego z zestawów płytę ze znikającą autostopowiczką i Ghost in the Sheet. Niestety te płyty dotarły do mnie luzem, nie w kopertach, więc nie są w rewelacyjnym stanie, ale sprawdzę, czy działają u mnie, bo ja no, nie mam co z nimi zrobić, szczerze mówiąc. W tej chwili zamówiłem je specjalnie w tym celu, by były na konkurs. Dlatego sprawdzę, czy będą działać. Jeśli okaże się, że wszystko jest w porządku, to dodam po płycie do każdego z zestawów. Natomiast jeśli nie, no to urządzę sobie jednoosobowy konkurs w łamaniu płyt. No, bo nic innego z nimi wtedy nie zrobię. No dobrze, ale właściwie chyba nie powiedziałem jeszcze, na czym polega zadanie konkursowe. Jest ono bardzo łatwe, wystarczy napisać, jaka jest Wasza ulubiona gra komputerowa. No i uzasadnić w kilku bądź kilkunastu zdaniach, jeśli chcecie swój wybór, 3 najciekawsze odpowiedzi nagrodzę. Odpowiedzi konkursowych możecie udzielać w komentarzu pod tym filmem, jak również w wiadomości prywatnej w serwisie YouTube bądź w wiadomości prywatnej na Facebooku. Czas na zgłoszenia konkursowe upływa w niedzielę 6 listopada o północy, także macie kilka dni. Jedno łatwe pytanie nie powinno Wam sprawić problemów. No i jeszcze jedna mała uwaga na koniec. Jeśli macie jakieś gry bądź książkę z zestawu nagród, to po prostu napiszcie. Postaram się tak ułożyć, tak przydzielić gry, żeby każdy dostał taki tytuł, którego jeszcze w swojej kolekcji nie posiada. No i to wszystko. Bawcie się dobrze. Mam nadzieję, że licznie weźmiecie udział w konkursie. To wszystko. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Pa, pa.